Ostatnio głośno w mediach było też o twojej koleżance redakcyjnej z Dzień Dobry TVN, Dorocie Wellman, która chciałaby mieć swój program o marzenie. Ty zdradziłaś mi wcześniej, że taki program marzenie już masz, ale co w ogóle sądzisz o takiej sytuacji, że ktoś nie może zrealizować swojego projektu marzeń? To jest normalna rzecz w telewizji? Jak to widzisz? No to jest normalna rzecz w telewizji, dlatego że program musi mieć też potencjał taki komercyjny. No, można sobie wymyślić, że wiesz, będę przez 12 odcinków skakać na bungee, ale pojawia się pytanie, kto za to zapłaci i czy widzowie będą chcieli to oglądać, więc telewizja nie jest od spełniania naszych marzeń. Jestem przekonana, że Dorota ma jakiś fajny pomysł na program, mam nadzieję, że uda się zrealizować. Myślę, że akurat Dorocie to się uda zrealizować, bo ludzie po prostu chcą oglądać Dorotę, ale wydaje mi się, że nasze marzenia muszą właśnie się jakby zbiec w czasie z tym komercyjnym aspektem, ale też z taką modą, bo są mody na reality show, potem te mody mijają przez 5-10 lat, oglądamy zresztą coś zupełnie innego, potem znowu to wraca, więc też musimy jakby się spotkać w takim czasie historycznym, więc bardziej mi się wydaje, zamiast produkować własne marzenia, należy zbierać to, co jest na rynku i sprawdzać nastroje społeczne, to, co się ogląda za granicą i gdzieś tam dopasowywać siebie do takich formatów, niż produkować jakieś abstrakcyjne projekty fantazy dla siebie samych, co jest oczywiście bardzo miłe, zawsze warto mieć takie marzenie. No, a twój program marzenie to jest już tak skrojony pod oczekiwania widzów? Co to dokładnie, albo chociaż trochę uchylmy robkę tej... Mogę powiedzieć, mój program marzenie to jest program, w którym mogę wcielić się w bycie psychologiem przede wszystkim, w którym pomagam ludziom odbić się z jakichś najbardziej trudnych sytuacji życiowych, w którym wchodzę w rodzinę, jestem z nimi kilka dni, poznaję ten problem od podszewki i pomagam im zrobić pierwszy krok tak naprawdę, czy to jest, nie wiem, zmierzenie się ze śmiercią, czy to jest zmierzenie się ze zdradą, z utratą pracy, czymkolwiek to jest, ale najbliższe są mi takie sytuacje wydobywania człowieka z jakiejś czarnej dziury, w której tkwi, ponieważ sama byłam w takiej czarnej dziurze i też wiem, że gdyby nie inni, to pewnie nigdy bym z niej nie wyszła, albo byłoby mi bardzo trudno, a dwa, wydaje mi się, że mam narzędzia do tego, żeby to robić. Moda na programy wraca. Mam nadzieję, że jak się znajdzie taki moment, że ludzie znów będą chcieli zaglądać do rodzin i będą chcieli się identyfikować z różnymi rzeczami, no to, że też ja znajdę... To będzie ten moment. Czas pokaże. To będzie spełnienie moich marzeń wtedy. Naprawdę, okay. Gdybym mogła coś takiego robić.